7 sierpnia. Wiadomości z Ukrainy. Ukraińska armia w szybkim tempie kontynuuje zdobywanie nowych osiedli na terytorium Rosji. Według Rosjan ukraińskie wojsko jest już obecne w 11 rosyjskich osadach na głębokości do 15 kilometrów. Szerokość frontu wynosi 11 kilometrów. W ten sposób Ministerstwo Obrony Faszystowskiej Rosji zwięźle stwierdziło, że rozmieszcza rezerwy w rejonie starć bojowych w obwodzie kurskim. Tamtejszy gubernator Oleksij Smirnow zapowiedział zmasowany atak dronami i rakietami, najwyraźniej miał na myśli pociski i nazwał sytuację trudną. Ale rasistowscy wojownicy twierdzą, że co najmniej dwie kolumny pancerne sił zbrojnych Ukrainy wdarły się do obwodu kurskiego. Na jednym z filmów widać kolumnę siedmiu amerykańskich transporterów opancerzonych M Stryker na polnej drodze. Zwykle przewożą one dwa plutony zmechanizowane według ukraińskich blogerów wojskowych. Na innym filmie jeden M stryker już stoi i płonie. Lokalni mieszkańcy publikują filmy przedstawiające płonące domy i samochody oraz myśliwce okupantów przelatujące nisko nad drogami. Rosyjski kanał Telegram napisał, że siły zbrojne Ukrainy zbliżyły się do suży, w tym celu trzeba zająć co najmniej pół tuzina rosyjskich wiosek. Trwa ewakuacja mieszkańców miasta. Ukraiński obrońca, który sam walczy w rejonie czasowego Jaru i prowadzi kanał telegramu, Co jest na froncie?, twierdzi, że siły zbrojne Ukrainy przejęły kontrolę nad pięcioma wsiami Obwodu Sużańskiego: Gączariwką, Kuryliwką, Rubanszczyną, Mikołajowo-Daryno, Daryno, ale aby je zdobyć, musisz także kontrolować przynajmniej Gogolewkę i Olesznie. Dlatego zdobyto już ponad 11 osad. Trwają dodatkowe rezerwy ciężkiego sprzętu na potrzeby dalszej rozbudowy strefy kontrolnej. Inni ukraińscy blogerzy wojskowi są mniej informatywni, ale optymistyczni. Na przykład Bakmucki Bali. Tak naprawdę w dwóch miejscach naruszono granicę obwodu Kurskiego. Lub Oficer. Ciekawe ruchy na obrzeżach Sudzi. A ukraiński obrońca, który walczy w rejonie Hasowego Jaru i dowodzi, twierdzi, że ukraińscy obrońcy w tym rejonie pojmali rosyjskich żołnierzy. Siły zbrojne Ukrainy zestrzeliły rosyjski helikopter. Faszystowska Rosja poniosła straty w obwodzie sumskim. Między innymi nad regionem zestrzelono wrogi helikopter. Siły obrony powietrznej Ukrainy zniszczyły nad terytorium obwodu sumskiego rosyjską rakietę balistyczną, dwa bezzałogowe statki powietrzne i jeden helikopter. Poinformowała o tym administracja Sumy. Przypomnijmy, że opinia publiczna okupantów doniosła niedawno o zestrzeleniu wojskowego helikoptera MI-8 z rannymi okupantami na pokładzie pod Donieckiem. Lokalni mieszkańcy zakładają, że helikopter padł ofiarą przyjaznego ognia. Część rosyjskich zasobów propagandowych twierdzi jednak, że helikopter został skutecznie zaatakowany przez ukraiński dron. Rząd Nigru zerwał stosunki dyplomatyczne z Ukrainą. Faszystowska Rosja od dziesięcioleci próbuje kontrolować władzę w różnych krajach Afryki, przeważnie pomagając pieniędzmi i bronią. To przynosi owoce. Afrykański kraj Niger zerwał stosunki dyplomatyczne z Ukrainą w ślad za Mali. Wczoraj Niger ogłosił, że zrywa stosunki dyplomatyczne z Ukrainą ze skutkiem natychmiastowym. Wcześniej to samo zrobiła Junta Mali, która oskarżyła Ukrainę o pomoc Tuaregom którzy zniszczyli w kraju rosyjski konwój Wagnera. Wagneryci pomagają miejscowej Juncie. Jednocześnie oficjalny Kijów zaprzeczył udziałowi w pomocy Tuaregom. Przypomnijmy, że przewrót w Nigrze, przeprowadzony przez wojsko, postawił jeden z najbardziej niespokojnych regionów świata Afrykę Zachodnią, na skraj konfrontacji militarnej z udziałem wielu państw. Wybuchy odwiedziły lokalizację okupantów w Nowodróżku. Wybuchy sił zbrojnych Ukrainy dotarły do baz rosyjskich najeźdźców w okupowanym mieście Nowodrózk, w obwodzie Ługańskim, bliskie tyły wroga u zbiegu kierunków łymańskiego i siwerskiego. W odniesieniu do lokalnych mieszkańców kanał Trikutny Telegram, który monitoruje przebieg działań wojennych w obwodzie Ługańskim i sąsiednich obszarach obwodów charkowskiego i donieckiego podał co następuje Nowodruzesk Dziś do miejsc rozmieszczenia orków przybyło wielu ludzi jest zniszczenie były pożary Miasto położone jest w odległości 5 do 10 km od najbliższego odcinka linii frontu Jest to odległość osiągalna dla artylerii konwencjonalnej sił obronnych zwłaszcza dla artylerii precyzyjnej zachodniej Przyjaciele Wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.